dalej z tymi osobami? Czy Pana zdaniem są to więźniowie polityczni, czy może faktycznie ten akt łaski prezydenta powinien jednak być brany pod uwagę? Wie Pan, są prawomocne wyroki, ci ludzie zostali skazani, ich wina została udowodniona. Dzisiaj ich miejsce jest w więzieniu. Co zrobi prezydent? Uruchomił procedurę ułaskawienia. To jest wola prezydenta i takie ma też prawo. Według mnie to co nie miało miejsca, to chociażby przeproszenie rodziny Leperów za to, co wcześniej się działo. Wykazanie jasne i pokazanie wszystkim, by każdy w Polsce wiedział, że Andrzej Leper był niewinny i żadna wina nie została mu udowodniona, mimo że został on w pewnym momencie zmieszany z błotem. I oto też Tomasz Leper z rodziną, z szóstką swoich dzieci, z żoną czy z matką, czyli z żoną Andrzeja Lepera, mają żal, bo to trzeba tak jasno powiedzieć. To jest pewien żal, który ciągle żyje w ich domu i też to niestety przekłada się też później na problemy danej rodziny, na problemy finansowe czy na problemy społeczne. Dla mnie nie tak, według mnie nie tak powinna wyglądać polityka, wymiar sprawiedliwości i wychodzenie z błędów, bo czym innym byłoby to, gdyby Wąsik, Kamiński powiedzieli: przepraszam, zagalopowaliśmy się, za takie przestępstwa w Wielkiej Brytanii są wysokie kary i wyższe niż w Polsce, to jest nadużywanie władzy, nadużywanie pozycji, nie powinno takiego czegoś być, a ja tutaj nie widzę takiej chęci wyjścia z problemów.